z strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zaprojektujmy To. W dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić projektem mojego Brickheada, że ostatnio polubiłam klimaty Spidermana i ogólnie spodobał mi się film Spider-Man Homecoming, no i oczywiście kontynuacja Far From Home, w szczególności Far From Home, no to postanowiłam, że zaprojektuję sobie coś z tego, a że jeśli dobrze pamiętam, Brickhead Spidermana już powstał, kiedyś oficjalny, chyba na Comic-Con jakiś, no to stwierdziłam, że zaprojektuję moją drugą ulubioną postać z tego filmu, czyli Mysterio. Jak widzicie, ogólnie Brickhead jest standardowych wymiarów, że tak to ujmę. No dobrze, prawie standardowych, no bo tu podwyższyłam o jednego studa stopy, żeby mogła wsadzić tutaj to wygięcie, że tak powiem. No i ogólnie sam Brickhead, jak się prezentuje, widzicie. Ogólnie chciałam najpierw sprawdzić w necie, czy już są jakieś Brickheady z Mysterio. No i co muszę przyznać, znalazłam kilka, no nie wzorowałam się na nich, od razu mówię, bo co muszę przyznać, strasznie mi się nie podobały tam hełmy, no bo były to po prostu takie okrągłe kule zrobione z białych elementów. No i stwierdziłam, że ogólnie element przezroczysty, jako że no Mysterio miał ten hełm, będzie dużo bardziej pasował niż te właśnie okrągłe, białe, ale jakby co, to możecie pisać swoją opinię. Ogólnie, jak widzicie, tutaj użyłam, że tak powiem, niestandardowych elementów. A o co mi konkretnie chodzi? Chciałam dodać temu Brickheadowi jakiegoś uroku, trochę więcej szczegółów, tak jak to są w Brickheadach od firmy Lego, tylko że oni mają nadruki, a ja mam kartkę papieru, jak to uznałam, no i po prostu wycięłam sobie drobne paseczki tutaj. No i jak widzicie z bliska, no to już nie wygląda tak super, bo przykleiłam sobie te po prostu małe karteczki tutaj na normalne klocki. Oczywiście można spokojnie to oderwać i tak dalej, nie jest to na stałe, no ale musicie przyznać, że z daleka efekt jest bardzo dobry, jeśli chodzi o te paseczki. Bardzo mi się podoba. No, ogólnie z pelerynką miałam trochę problemów i możliwe, że kiedyś ją poprawię, ponieważ wygląda dla mnie trochę zbyt kanciaście. No ale jak na razie efekt mi się bardzo podoba. Ale co wy sądzicie o tym Brickheadzie? Ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!